musimy zapamiętać, bo tym krokiem będziemy otwierać nasze przedstawienie. Bum. Raz, dwa i raz, dwa. Na każdy dźwięk bicia serca obniżamy. Obniżamy się. Ok? Warsztaty teatralne dla większości z tych dzieci na pewno są czymś całkowicie nowym. Wiadomo, w szkołach są grupy teatralne, nie wszystkie dzieci uczestniczą, nie wszystkie miały okazję wejść na scenę i poczuć smak desek teatralnych. Na pewno jest to dla nich zabawa, ale też wyjątkowe przeżycie, którego do tej pory większość z nich pewnie nie miała okazji zasmakować. Próbuję się wydostać. Jest z powrotem wciągnięta. I osoby dwie z tej strony będą naszego żołnierza rzucać głazy, papierowe głazy. A z Szymona będą wylatywały symbole takie jak Bóg, honor, ojczyzna. Teatr cieni polega na tym, że z jednej strony jest takie światło i tam się stoi, pokazuje coś, a z drugiej strony to pokazuje cień tylko. W teatrze cieni nie trzeba pamiętać na przykład jakiegoś tekstu. Najbardziej mi się podobały te próby wszystkie. W teatrze cieni to jest takie fajne, że można zrobić bardzo różne kombinacje. Pani nam pokazywała, jak będziemy przygotowywać się na piątek, na występ. Najbardziej mi się podobał taniec, ale też mi się bardzo podobało robienie tych grzechotek z butelek. Tak jak to będzie odsłonięte, będzie troszeczkę wolniej wypowiedziane, więc on się wydłuży. Czyli zakrycie folią. Co można zrobić w teatrze z taką blendą? Zniszczyć cię. Nie! Można zrobić latarnię morską. Na przykład. Tak? Tak jak latarnia świeci. Albo można odbić światło i kogoś oświetlić.